czwartek, 7 września, Anna Tobaka. Witam, zapraszam na Silesia Flash. Prawomocna jest już kara dożywocia dla Tomasza M., który 2 lata temu uprowadził i zabił 11-letniego Sebastiana z Katowic. Zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach. Później trafi na terapię w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd apelacyjny rozpoznawał dzisiaj odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. Z uwagi na charakter sprawy jawna była jedynie sentencja wyroku. 22 maja 2021 roku polskie media obiegła informacja, że zaginął 11-letni Sebastian. Chłopiec wyszedł na plac zabaw w Katowicach i miał wrócić do domu. Nie wrócił. Następnego dnia policja trafiła na niepokojący trop. Monitoring pokazywał Forda, który kręcił się niedaleko placu. Właściciel samochodu, optyk z Sosnowca, Tomasz M., przyznał się do porwania i zabicia dziecka. Ciało Sebastiana znaleziono na budowie w Sosnowcu. Jak zeznał Tomasz M., przewiózł chłopca z Katowic do Sosnowca samochodem, następnie przetrzymywał w różnych lokalizacjach. Ostatecznie zamordował dziecko i porzucił jego ciało. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Polityczna wojna billboardowa na papier i słowa. PiS straszy Tuskiem, a teraz Platforma Obywatelska uderza w Kaczyńskiego. I tak będzie jeszcze do 15 października, a kampania dopiero się rozkręca. Łukasz Kądziołka. Kampania przenosi się na billboardy. Ja jestem zagrożeniem. To hasło, które pojawia się na nich od kilku dni. Tym razem w roli głównej Jarosław Kaczyński. To nie Putin, to nie Łukaszenka są zagrożeniem dla Polski, ale Jarosław Kaczyński i jego chore idee. Opozycja uważa, że Polacy w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą, powinni być jednością, a są podzieleni właśnie przez tego człowieka. To nie retoryka kampanijna, to opinie Polaków, którzy od 8 lat widzą, jak Polska zmierza w złym kierunku, jak żyje nam się coraz gorzej, jak boimy się żyć, jak boimy się rodzić dzieci, jak boimy się mieszkać w Polsce i boimy się, jaka będzie przyszłość. To nikt inny, jak władza, odpowiada za to, jaki jest stan ducha polskiego społeczeństwa. Poza tym Polacy nie mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. Kiedy stajemy się rodziną, kiedy myślimy o tym, że może warto by mieć dzieci, to myślimy sobie, czy aby na pewno nasze życie będzie chronione. Bo to Jarosław Kaczyński odpowiada za zakaz aborcji w Polsce. Bo to Jarosław Kaczyński odpowiada za brak rzetelnej i porządnej edukacji w szkołach dla naszych dzieci. Ta kampania może kojarzyć się z inną, która zaczęła się już w połowie sierpnia. Porzucił Polskę dla intrantnej funkcji szefa Rady Europejskiej w Brukseli. Donald Tusk zepsuł wszystko, uciekł, zrobi to znowu. Nie zasługuje na kolejną szansę. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą starali się Polakom jak najbardziej obrzydzić lidera przeciwnej partii. Pytanie, kto do wyborów zrobi to skuteczniej. To, jak reagujemy na nieszczęście innych, jest miernikiem tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Anonimowość w internecie i hejt pokazują to dobitnie. Wielka tragedia 2 rodzin w Sośnicowicach. Po pożarze zostały bez dachu nad głową. Bardzo dużo osób mobilizuje się do pomocy, ale zdarzają się też tacy, których cieszy cudze nieszczęście. Tylko dlatego, że chodzi o policjanta. Łukasz Kądziołka. Te obrazki mogą przerażać, ale bardziej poraża to, co słychać na nagraniu z minionej niedzieli. Dobrze. Dom policjanta to akurat dobrze, tylko po prawej troszkę szkoda. To efekty pożaru, który wydarzył się w Sośnicowicach. Spłonęły 2 domy. 2 rodziny straciły dach nad głową. Mogli tylko patrzeć, jak wszystko pochłaniają płomienie. Byliśmy zestresowani. Byliśmy zestresowani tym, że po prostu to się przeniesie gdzieś tutaj do nas. Spalone budynki od tego domu dzieli kilka dobrych metrów, ale widać, że było bardzo blisko rozprzestrzenienia się pożaru. Tutaj są te tuje, o których mówiłem, że to w sumie bez problemu mogłoby się roznieść. W jednym ze spalonych budynków mieszkał policjant ze swoją żoną i 4 dzieci, w tym 3-miesięczną Nadią. Niektórzy wiedzieli, że to dom aspiranta sztabowego Jacka Kaspera. Dom policjanta to akurat dobrze, tylko po prawej troszkę szkoda. Komentarz nagrywającego komentuje inny policjant. Ta przysłowiowa karma może wrócić i gwarantuję, że ten policjant, któremu dom spłonął, który na co dzień jest
dyżurnym miejscowej jednostki policji odbiera setki, tysiące telefonów rocznie, gdzie pomaga ludziom i być może kiedyś będzie musiał pomóc tej osobie, która teraz cieszy się z jego nieszczęścia. Pamiętajmy o tym. Na szczęście to odosobniony głos w tłumie tych dodających otuchy. Pokazują to również gesty mieszkańców i nie tylko. Jest jedna firma, która robi, powiedzmy, ocieplenia budynków i też przesunie swoje prace, żeby im, że tak powiem, zrobić, odtworzyć to ocieplenie, które no niestety, ale się no, spaliło, taka jest prawda. Także ja bardzo pozytywnie i tutaj z tego miejsca nawet chciałem bardzo podziękować tym wszystkim ludziom, którzy sami z siebie zgłaszali się tam nawet na miejscu z chęcią pomocy. Nadal można pomagać obu rodzinom, wpłacając pieniądze na obu zbiórkach prowadzonych w portalu Szczytny Cel. W piątek rozpoczyna się samochodowy rajd Śląska. Najlepsi kierowcy będą ścigać się po ulicach Katowic i innych miast aglomeracji. Wydarzenie potrwa 3 dni, ale oprócz emocji sportowych, mieszkańców czekają także utrudnienia na drogach. Paweł Jędrusik. Największe utrudnienia będą w piątek w samych Katowicach i rozpoczną się już przed godziną 15. Potrwają niemal do północy. To oznacza brak możliwości przejazdu od ulicy Moniuszki na północ w kierunku Koszutki i Bogucic przez rondo Aleją Korfantego, jak również brak możliwości przejazdu Aleją Rozińskiego z relacji Sosnowiec w kierunku na Chorzów, ale górą ronda. Tunelu nie zamykamy, więc tutaj w zasadzie to są dwie kluczowe informacje. Będzie też zamknięta ulica Olimpijska. W trakcie rajdu kierowcy oprócz Katowic przejadą także przez Bieruń, Jastrzębie-Zdrój i Chorzów. W tym ostatnim mieście tradycyjnie już pojawią się przy Stadionie Śląskim. My jako Stadion Śląski jesteśmy związani z rajdem Śląska tak naprawdę od początku, więc to tutaj już tradycyjnie będzie miał miejsce park serwisowy i baza rajdu. Będzie można zobaczyć rajdówki z bliska, będzie można podpatrzeć pracę mechaników, także na pewno będzie to ciekawe doświadczenie dla osób, które się tutaj pojawią. Finał tegorocznego rajdu Śląska jest przewidziany na godzinę 16:30 w niedzielę, właśnie przy Stadionie Śląskim. Co czwarte dziecko w Europie jest otyłe albo ma nadwagę. Można temu zaradzić, a jednym z narzędzi jest projekt Best Remap. Cel to poprawienie jakości jedzenia, które trafia do przedszkoli i szkół. Chodzi o sprawdzanie trafiającej tam żywności. Dlatego naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali podręcznik, który podpowie miastom, jakie produkty zamawiać. Paweł Jędrusik. Best Remap to projekt, w ramach którego wybrano 5 grup produktów spożywczych, które najczęściej jedzą dzieci i młodzież. Takie badania były prowadzone w 18 państwach Unii Europejskiej. Projekt zaczął się 3 lata temu, w 2020 roku. Dlaczego? Dlatego, że co czwarte dziecko w Europie cierpi na nadwagę lub otyłość. To znaczy, że jest to galopujący problem, epidemia. W związku z powyższym musimy działać, żeby temu się przeciwstawić. I Komisja Europejska dokonała takich wyliczeń, że jeżeli teraz wydamy 1 euro na prewencję nadwagi i otyłości, na promowanie zdrowego stylu życia, to w przyszłości zaoszczędzimy ponad 5 euro, bo nie powstaną choroby, które trzeba będzie na tym poziomie leczyć. A rewolucja żywieniowa zaczęła się już w Rybniku i jak się okazuje, przyjęła się. Prowadziłam takie zmiany, że zamiast standardowej tak surówki lub jakiejś mieszanki na talerzu, zaczęłam dzieciom serwować owoce i warzywa na tacach kolorowe. Jestem z nimi cały czas na stołówce. Dania mamy nawet czasem jedno danie i do tego jest ciasto czy marchewkowe, czy szpinakowe i dzieci bardzo chętnie to jedzą. Zredukowaliśmy też ilość mięsa zjadanego na rzecz strączków. Mieszamy na przykład gulasz z indyka, z różnymi strączkami, czy soczewicą. Dzieci nie czują tak jakby różnicy, a jest to o wiele zdrowsze i wiele smaczniejsze. Z naciskiem na to pierwsze, bo jak przekonują eksperci, nawyki żywieniowe, których nabraliśmy w dzieciństwie, prędzej czy później dadzą organizmowi o sobie znać. I o ile nie stanie się to w ciągu kilku czy kilkunastu dni, to już kilku czy kilkunastu lat tak. To, że szybko zaczynamy chorować, to nie jest wina naszej opieki szpitalnej czy pozaszpitalnej, to jest coś, co zaczyna się właśnie w dzieciństwie. Czyli w dzieciństwie zaczynamy nabierać złych nawyków żywieniowych, nie mamy odpowiedniej aktywności fizycznej i to, czego nauczymy się właśnie w pierwszych latach naszych szkolnych jeść, lubimy później jeść, dlatego jesteśmy otyli, dlatego chorujemy częściej niż inne populacje.
i stąd te problemy, które później pojawiają się w populacji osób dorosłych czy starszych. W opracowanym przez naukowców podręczniku zawarto m.in. informacje na temat zamówień publicznych żywności. Autorzy doprecyzowują na przykład, jaki skład powinno mieć zamawiane przez miasto jedzenie. Zanieczyszczenie powietrza to problem globalny, dlatego już po raz czwarty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To też dobra okazja, żeby przypomnieć o codziennych sposobach minimalizowania problemu, a także promować programy walczące z tym zjawiskiem. Jednym z nich jest śląskie Przywracamy Błękit. Karolina Komada. Błękitne niebo i zero zanieczyszczeń to marzenie każdego. Realizowany od zeszłego roku program Śląskie Przywracamy Błękit to projekt ochrony powietrza. Dziś podpisano umowę na monitoring efektywności energetycznej 27 budynków użyteczności publicznej w województwie śląskim. My oczywiście monitorujemy te budynki, które zostały wybrane w projekcie Śląskie Przywracamy Błękit. To też jest takie nową w regionie. Jaka jest emisyjność tych budynków? To też bardzo ważne dane na przyszłość. My staramy się, przynajmniej jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, budować wszystkie inwestycje nowe w tych nowoczesnych technologiach niskoemisyjnych. Projekt współfinansowany jest z programu LIFE Unii Europejskiej. Pierwszy etap to zebranie danych dzięki nowoczesnej technologii. Zadanie projektowe polega na tym, żeby każdy obiekt, każdy budynek zidentyfikować za pomocą specjalistycznych sensorów. My te sensory wprowadzimy do budynków, wprowadzimy do tego systemy transmisji danych i zbudujemy jedno centrum zarządzania. Tak, aby porównać pracę wszystkich budynków oraz stworzyć zbiory danych, te umożliwią postawienie hipotez oraz stworzenie rekomendacji poprojektowych, tak aby w przyszłości móc polepszyć sposoby budowy obiektów lub ich modernizacji. W projekcie bierze udział 89 partnerów, czyli gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych. Wszyscy mają jeden cel. Aby zapobiegać zmianom klimatycznym, naprawdę te siły trzeba jednoczyć i na wielu obszarach te działania prowadzić, działania ograniczające niską emisję i zwalczające efekt smogu, więc wymiana palenisk dalej jest jakby rzeczą bardzo istotną, zmiana systemu ogrzewania, również edukacja i to może niekoniecznie u najmłodszych, ale u starszego pokolenia, które ma wątpliwości, co tak naprawdę jest przyczyną zmian klimatycznych. W celach edukacyjnych nie tylko starszego pokolenia zostanie utworzona grupa 80 gminnych ekodoradców. Będą działali lokalnie, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców. Zbieramy wnioski od mieszkańców, którzy chcą wymienić ogrzewanie, chcą założyć fotowoltaikę, czy pompę ciepła, czy teraz magazyny energii. No i jakby się uniezależnić od spalania, tak, węgla, drewna, czy innego czynnika, czy gazu nawet. Więc ta świadomość jest duża. I tych projektów parasolowych też żeśmy kilka zrobili, 3 etapy. Tych instalacji było ponad 300. Zainteresować mieszkańców Śląska może też jeden z rządowych programów. 5 lat funkcjonuje program, który pozwala właścicielom budynków jednorodzinnych na to, żeby wymienili nieefektywne źródło ciepła, tak zwanego kopciucha, na jak najbardziej ekologiczne źródło ciepła, żeby ocieplili swój dom, wymienili okna, wymienili bramy garażowe. Wnioski należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można otrzymać do 100 tysięcy złotych dofinansowania. Taki był czwartek. Zapraszam na jutrzejsze wydanie Silesia Flash. Do zobaczenia.